polski sukces na światową skalę. Mierzymy wysoko, sięgamy po wygraną. Grupa Azoty. Brawo Janek, no super wynik. No dziękuję bardzo, starałem się. Takim głównym celem przewodnim tego dzisiejszego konkursu był spokój i powtórzenie tych skoków, które skakaliśmy na treningach. No i w konkursie też skoczyłeś równiusieńko. W pierwszej serii oddałem dobry skok, z którego byłem zadowolony. Na drugą serię szłem też z taką myślą, żeby zachować ten właśnie spokój. Bo jeżeli jestem spokój, to jest mniej błędów później w tym skoku i udało mi się, jestem zadowolony. Kamil mówił, że jemu skocznia nie przypasowała, tobie chyba wręcz przeciwnie było. Mi skocznia spasowała, nie mogę tutaj nic złego powiedzieć, bo ósme miejsce na Mistrzostwach Świata to mogę powiedzieć, że jeden z najlepszych wyników w mojej karierze, jak nie najlepszy. Kamil jest skoczkiem takim, który potrafi tutaj, będzie chciał jeszcze zrobić niespodziankę, także nie negujmy go, nie mówmy ostatniego słowa, bo wiele razy pokazał, że jest fajterem i wiele razy pokazał, że potrafi tak zmiażdżyć rywali, że aż miło patrzeć, tak? Jak się spodziewałbyś się, że będziesz najlepszym z Polaków tutaj? Myślę, że w naszej ekipie nie jest celem to, żeby być najlepszym z Polaków, tak? Celem naszym jest to, żeby skakać dwa i równe, dobre skoki, takie na jakie nas stać. A to, że byłem najlepszy z Polaków, no to akurat tak się poskładało. Chłopcy też mają potencjał i na pewno będą chcieli pokazać, że stać ich jeszcze na to, aby sprawić niespodziankę. Janek, co to 128 metrów oznacza na kasku, zdradzisz? To jest mój ulubiony numer, tak? Chciałem sobie zrobić kask na Mistrzostwa Świata i taki właśnie numer sobie wrzuciłem. Jedynka w tym numerze oznacza to, że wygrałem pierwszy raz z numerem 28, tak, w Engelbergu, czyli składając do kupy 128. Bo myśleliśmy, że dzisiaj chcesz tyle skoczyć. No raczej byłoby to nierealne. Teraz bym tutaj z wami nie rozmawiał, jakbym tyle metrów tutaj skoczył. Choć może byłoby to realne tyle skoczyć, ale pewnie byłby człowiek już połamany. Cenniejszy od tego zwycięstwa w Pucharze Świata? Ciężko powiedzieć, tak? Ciężko powiedzieć. Wygrana w Pucharze Świata też jest dobrym wynikiem, też jestem z tego zadowolony i z tego się cieszę, że udało mi się to osiągnąć. Choć niemniej jednak ósme miejsce na Mistrzostwach Świata to jest też dobry wynik i cieszę się z niego tak samo jak z tego pierwszego miejsca w Engelbergu. Taki Welta nigdy w Pucharze nie wygrała, dzisiaj Mistrzem Świata został. Ja wiem, czy niespodzianka. Rune pokazywał już od jakiegoś czasu, że potrafi skoczyć. Nie jest też zawodnikiem z pierwszej łapanki, nie skacze pierwszy rok w Pucharze Świata i dzisiaj postawił kropkę na D, tak? Jest w dobrej dyspozycji, oddał dwa dobre równe skoki, zmotywował się i pokazał, że jest w stanie wygrać Mistrza Świata. Długo walczyłeś w tym sezonie z tą swoją słabszą dyspozycją. Były problemy, byłeś wściekły. Kiedy udało się przełamać ten kryzys? Tak to jest, tak. Sportowiec całe swoje życie poświęca na to, żeby do czegoś dojść. Ja tak samo, całe dzieciństwo poświęciłem, żeby być skoczkiem, całe młodzieńcze lata. No jeżeli trenuje się tak ciężko i tak ciężko się haruje i jeszcze coś później nie wychodzi, to ciężko jest być zadowolonym, tak? Nie ma takiej po prostu możliwości. Po takim słabym początku sezonu, jaki mieliśmy, wracaliśmy kilka razy do szczyrku na zgrupowania i zacząłem się już tak faktycznie zastanawiać, czy ja w tym szczyrku, na tych treningach skaczę dobrze, czy mi się tylko wydaje, tak? Teraz znowu wróciliśmy przed Mistrzostwami Świata, trenowaliśmy w Wiśle i w szczyrku i tam taką pewność siebie budowałem. Obserwowałem Kamila, jak on skacze i jakoś wiele od niego nie odstawałem, tak? Wiadomo, że Kamil jest dwukrotnym mistrzem olimpijskim, jest jednym z najlepszych, jak nie najlepszym skoczkiem na świecie i skakałem tak w miarę porównywalnie z nim, tak? Czasami skoczył on dalej, czasami ja go doskakiwałem. No i takie padło pytanie, chyba Kamil nie skacze specjalnie po to, tak, żebyśmy skakali równo, tak? Czyli tutaj padła taka pewność siebie, że jeżeli Kamil potrafi i skacze na treningach to samo, no to ja też potrafię i z taką pewnością siebie tutaj przyjechałem i taki był mój cel, żeby skakać
te same skoki, które potrafiłem wykonywać w szyrku. Tak właściwie, jakby wziąć treningi i konkurs, to trudno by było wybrać lidera kadry, bo wy rzeczywiście zbieralibyście podobne punkty. No tak. Tutaj przede wszystkim chciałem podziękować trenerowi, który postawił na mnie, bo mógł mnie nie wystawić, tak? Dawid skakał dobrze, Olek też niczego sobie. I tutaj wszyscy skakali równo, tak? I pojawiało się pytanie, kto za kogo, kto z kim, kto gdzie. I trener postawił na mnie, za to mu dziękuję. Chyba go nie zawiodłem dzisiaj. I tak jak mówię, to jest ciężkie dla trenera i wcale się mu nie dziwię, że czasami ma takie... Znaczy, nie zazdroszczę mu, tak, że czasami ma takie chwile, takie wybory, bo to jest naprawdę ciężkie i jak sześciu zawodników skacze wszyscy porównywalnie, no to kogo wystawić, tak? Co tam u ciebie? Bo nie wiemy, czy będziesz rozmawiał po treningach na dużej skoczni, czy to ósme miejsce podbudowuje cię na ten konkurs czwartkowy, czy to taki jest pozytywny zastrzyk energii? Na pewno tak, na pewno zastrzyk energii jest dobry. Ale tutaj nie rozpędzajmy się z jakimiś, nie wiem, zapędami, że dzisiaj byłem ósmy, to następny konkurs wygram, tak? Może się tak zdarzyć, ale wcale nie musi. Ja znowu postawię sobie cel taki, który postawiłem sobie tutaj na mojej skoczni. Chcę po prostu dobrze skakać i oddać dwa dobre, równe skoki, zachowując swój spokój, który mi nie przeszkadza, tylko mi pomaga. I gdy jest ten spokój i ten przysłowiowy luz w dupie, który tu mam napisany na nartach, to te skoki są takie praktycznie bezbłędne i to jest dobre w moim wykonaniu i tego się będę trzymał. Wolisz na dużej skoczni, czy mnie, wolisz latać na dużej skoczni, czy tą normalną? Powiem tak, że jeżeli się skacze dobrze i porównywalnie, to skocznia nie ma tutaj żadnej różnicy. Jeżeli się skacze dobrze, to skacze się w miarę dobre skoki, skacze się do czołówki, to na skoczni mniejszej, gdzie się osiąga mniejsze odległości, też jest przyjemnie i wtedy się fajnie rywalizuje. Także tu i tu się dobrze skacze. Widzę, że masz jeszcze soczyńską kostkę przy wiązaniu, czyli jednak działa. Soczyńska kostka jest ze mną już od Soczi, tak? Działa, nie mogę powiedzieć, że nie. A co ci kontrolowali teraz? Proszę? Co kontrolowali teraz? Kombinezon i buty. Dziękujemy. Dziękuję.